Lampa LED do akwarium morskiego, 8 kanałów, zmierzchy, świty, oświetlenie nocne, profile, sterowanie po Wi-Fi. Po odpaleniu nad zbiornikiem korale będą się czuły jak na wakacjach na Malediwach, a wieczorami będą wychodzić do lodówki i szukać fitoplanktonu. Zapraszam na materiał. No się macie akwaryści. Słuchajcie, lampę, o której dzisiaj mowa, można wykonać na dwa sposoby. Albo zaopatrując się w gotowe podzespoły, sterownik, płytę pod drivery, matrycę pod LEDy, albo samemu można lutować przewody od diod na pająka, polutować sterownik, drivery. Rzecz jest bardziej skomplikowana, ale się da, a będzie ekstremalnie tanio. Dla tych drugich, którzy chcą samemu podłubać, polecam stronę magu.pl. To jest moja stronka, która ma sporo projektów, znaczy na której jest sporo projektów akwarystycznych głównie, sterowników i do fotowoltaiki, do inteligentnego domu, ale no, dzisiaj się zajmiemy tymi sterownikami do oświetlenia i do akwarium. Ja zbudowałem lampę na sterowniku Wi-Fi Akuma Wi-Fi LED Control. Mamy tutaj też bardzo fajną automatyczną dolewkę, mamy zarobisty dozornik płynów, starszą wersję sterownika jeszcze na Arduino Nano, no i cały komputer akwariowy, akwarystyczny, który tam steruje wieloma rzeczami. No ale dzisiaj o sterowniku Akuma Wi-Fi LED Control. Jeżeli chcecie zrobić samemu, to tutaj jest dokładna informacja, jak on działa, co robi, tam, że można sobie sterować, włączyć kanał o określonej godzinie, wyłączyć o określonej godzinie. Może powiększymy troszkę. Można ustawić moc świecenia, można ustawić oświetlenie nocne, na ile procent na każdym kanale ono ma świecić, czy ma świecić, czy nie ma świecić, o której się ma włączyć, o której wyłączyć po zmierzchu i przed świtem. Mamy tutaj sterowanie wentylatorami, sterownik sobie z tym radzi sam jakby. No i co najważniejsze, dla tych, którzy robią go samemu, tutaj jest schemat dokładny, jak sterownik jest zbudowany. On jest na ESP32. No jak widać, jak ktoś ma pojęcie, jak to zrobić, chce sobie podłubać, to sobie to wykona. I co jest jeszcze fajnego, to to, że na stronie jest dostępne za darmo oczywiście oprogramowanie do tego sterownika i nie trzeba mieć żadnej wiedzy technicznej, żadnej wiedzy programistycznej, żeby ten sterownik zaprogramować. Nie trzeba znać Pythona, C++ czy jakiegoś tam środowiska programistycznego instalować. Wystarczy ściągnąć ten program, podłączyć ESP do USB do komputera i kliknąć aktualizuj. I to jest jakby tyle. Druga droga, budowa tej lampy, którą ja poszedłem, to jest dla tych, którzy no, lubią mieć ładnie, szybko, przyjemnie i prosto. To są gotowe elementy. I tutaj też zapraszam na moją stronkę, na stronę mojego sklepu, gdzie sprzedaję to, co tam na stronie magu.pl było opisane, a tutaj jest poskładane w całość i no, w takiej jakby formie bardziej przystępnej dla normalnego człowieka. I to, z czego ja korzystałem przy budowie lampy, to jest sterownik Akuma Wi-Fi LED Control, ten oto, płytka pod drivery, która jest dedykowana do tego sterownika, one się łączą tutaj po prostu przez takie złącza z dostarczonymi przewodami, i płytka aluminiowa płyta pod drivery, pod LEDy. Ta płyta zbudowana jest w ten sposób, że na każdym kanale mamy po dwie diody, kanałów jest w sumie 8, diody są połączone, na każdym kanale diody połączone są szeregowo, czyli mamy tutaj jakby 16 LEDów w 8 różnych kanałach, którymi można osobno sterować. Te płytki można łączyć między sobą i może być ich przy driverach, których ja użyłem, 4, no maksymalnie 5, ale to już trzeba tam troszkę pokombinować, ale 4 to jest takie best practice, można powiedzieć. No i oczywiście dowolnie mniej. Zerknijcie, jak wygląda schemat i jak to jest tam pod spodem wszystko zrobione. Jak widać, mamy tutaj sterownik. Sterownik się łączy z płytą, z driverami, tutaj przez te dwa złącza. Z jednej strony na sterowniku mamy plusy, natomiast z drugiej mamy minusy. Jeżeli ktoś by robił to na pająka, to tutaj są zduplikowane te złącza. Tutaj mamy plus i minus, pierwszy kanał, drugi, trzeci, czwarty i tak do 8. Czyli to, co mamy tu, jest tym samym, co jest tutaj, tylko tu mamy plusy z jednej strony, minusy z drugiej, żeby było po prostu prościej przy połączeniu tego w taki sposób, jak ja to zrobiłem, który Wam zaraz pokażę. I teraz ważna sprawa. Tutaj diody połączone są w taki sposób, że mamy 8, na każdym kanale jest 8 LEDów, akurat 700 mAh, czyli tych popularnych 3W. No tylko oczywiście nie na gwiazdkach, tylko one są na gotowej matrycy. Natomiast jakby trzeba było to lutować, to trzeba by to polutować w ten sposób, że od plusa do pierwszej diody plusa, a potem diody łączyć minus, plus, minus, plus, minus, plus. I z ostatniej diody minusem wychodzimy, tylko tu uwaga, bo ta płytka musi być 1 do 1. Tu jest 1 i tu jest 1, czyli tu mamy 1 plus, a tu mamy 1 minus. Jak będziecie to sami robić, to na to trzeba uważać, no bo ta płyta jakbyśmy ją odrzucili, to ta 1 by wskoczyła tutaj, no nie? To jest tylko taka jedna uwaga i schemat wygląda w ten sposób, skomplikowany nie jest, no nie? Do tego, co tu widzicie, potrzebujemy mieć jeszcze dwie rzeczy dodatkowe. Potrzebujemy mieć zasilacz, no wiadomo, i potrzebujemy mieć przetwornicę, albo drugi zasilacz generalnie rzecz biorąc, ponieważ sterownik jest na 12V, a tą matrycę, znaczy lampę w takiej konfiguracji, jak ja tutaj ją zbudowałem, trzeba zasilić napięciem od 32 do 36V. No i ten sterownik by tego nie udźwignął. Znaczy może by udźwignął, ale lepiej nie ryzykować. Poza tym nie działałoby sterowanie wentylatorami, no bo na wyjście na wentylator byłoby za duże napięcie. Więc mamy zasilacz, który jest podłączony z jednej strony do sieci, z drugiej strony daje nam 32V, akurat w moim wypadku on jest podłączony do przetwornicy, która obniża to napięcie i daje nam 12V na sterownik. I z tego samego zasilacza mamy podłączoną płytkę z driverami. No i to jest właściwie tyle. No skomplikowana rzecz nie jest, wydaje mi się, łatwo to zrobić, a jeszcze jak są gotowe płytki pod LEDy, no to już jest w ogóle bajka, bo to tylko wystarczy wetknąć przewody w odpowiednie miejsce, właściwie to wetknąć złącze w gniazdo i to jest tyle roboty, no nie? Więc jest prosto. Podsumowując, do budowy lampy potrzebujemy tylko kilka elementów. To są diody, radiator, do których te diody przykleimy. To są drivery, tutaj to są LDD 700 L Minwara, dostępne u mnie w sklepie. Potrzebujemy sterownika, potrzebujemy zasilacza 32V od 32 do 36, minimum 200W w tym przypadku, czyli w okolicach 6 A lub więcej. Watów może być więcej, amperów może być więcej, natomiast napięcie się musi mieścić w tym zakresie, o którym powiedziałem. No i do tego jeszcze przetwornica, która przetworzy nam 32V na 12V z zasilania sterownika. Natomiast taką przetwornicę też można kupić u mnie na sklepie. I mało tego, ja przed wysypem ustawię na 12V, żeby nie trzeba się było już tym zajmować. Płytkę pod drivery natomiast można zamówić razem z lutowaniem, więc też dostaniecie cały komplet. No i to by było na tyle. Budowa lampy miała zająć chwilę, natomiast przez to, że miałem parę fuck-upów, no to zeszło się kilka godzin, ale zobaczcie sami. Dobra, to teraz sprawa radiatora. Zazwyczaj korzystam z projektów, znaczy robię projekt i oddaję go do wycinki na CNC, potem maluję proszkowo i tak robię lampy. Natomiast tutaj na szybko potrzebowałem sobie zrobić lampę do siebie do zbiornika i pomyślałem, że skorzystam z gotowych rozwiązań, których jest sporo na rynku i są takie radiatorki przygotowane jak mniej więcej ten. No i kupiłem taki 1,60 m radiatorek, tylko pojawiły się pierwsze problemy. A otóż takie, że chciałem tutaj włożyć swoje płyteczki akumowe i się okazało, że ten radiator na środku ma coś takiego. Widzicie, co tu się wyprawia? Tu jest takie cholerstwo, które musiałem sfrezować. Żeby to sfrezować, to sobie musiałem zrobić specjalny przymiar do frezarki. Znaczy można to generalnie albo za pomocą papieru ściernego, albo jakimś dremelkiem, no ale szybciej było frezarką, więc przygotowałem sobie takie coś. Wrzucę wam przebitkę zaraz. Dociąłem sobie pleksę do frezarki, troszkę większą niż ta oryginalna. Ona oparła się o ranty radiatora, no i frezem do drewna wyfrezowałem to. No drewno, bo akurat taki miałem, ale poradził sobie doskonale. Poszedłem po te korki. One są całkiem fajne, zrobione na... gówno widać, zrobione na drukarce 3D. Ale działają. Tutaj wyglądają w ten deseń. O, tak wyglądają. No i teraz jeżeli chodzi o pleksę, to sobie pomyślałem, ona bardzo ciasno wchodzi, naprawdę ciasno. I sobie pomyślałem, że jednak ją jeszcze przykręcę na wkręty. Robiłem sobie dziury w pleksie, zafazowałem. Otwory też powierciłem w samym radiatorze, tylko że mniejsze. No i wkręcając pierwszego kręta okazało się, że się ukręcił. No to musiałem to szlifować, rozwiercać i spróbowałem drugi raz. I drugi też się ukręcił, więc ostatecznie ostatecznie po trzecim chyba zdjęciu pleksy z kolei ułamałem sobie kawałek tej pleksy. No i pękła mi generalnie na otworze, więc taki protip, to wydaje mi się, że dobrze tą pleksę przykleić, nic nie kręcić, albo ewentualnie te otwory zrobić troszkę dalej od, znaczy bliżej skraju tutaj. Wtedy będzie to troszkę bezpieczniej. No ja mam pleksę do wymiany, ale na razie będzie. Jak będzie wyglądać lampa? Lampa będzie wyglądać tak, że będą 4 takie płytki, tylko z diodami. Cyk, 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 cyk. O, tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i one będą między sobą połączone. Elektronikę wywalę na zewnątrz, bo tu jest bardzo mało miejsca. Tutaj jest, nie wiem, może centymetr do szyby, do pleksy. Dobra, to teraz będzie klejenie i mocowanie płytek. Po pierwsze trzeba płytki umyć. Tak samo przyjmuję radiator. To jest KT5, ale można to IPOM albo alkoholem. Dobra. Jak płytki są umyte, one szybko odparowują. Nakładamy klej. Nie za wiele. On jest tyle przewodzący. No i jak każdy akwarysta mam taki tetry sprzęcik do czyszczenia szyb. Rozsmarowujemy. Możliwie najdokładniej. Nie ma jeszcze też co nad tym specjalnie rozwodzić. Chodzi o to, żeby klej był na całej powierzchni. Nawet nie chodzi o samo klejenie, bo i tak płytki będą przykręcone, natomiast chodzi o to, żeby lepiej przewodził ciepło w miejsca, gdzie radiator niezbyt dobrze dotyka do płytki. A myślę, że jest wystarczająco. Dobra. No i teraz tak, trzeba ustalić, gdzie będzie plus. U mnie będzie z tej strony. Pyk. W otwory. No i to by było jakby tyle. No oczywiście płytki będą skręcone. Ten deseń. No i będę lecił po przekątnej. I tak wszystkie 4. Lampka pospinana, poskręcona. Przewody sobie tutaj spiąłem na trytytkę. Tutaj jest wyfryzowane gniazdko, znaczy wejście na 2 przewody z boku. Pleksa niestety do wymiany uszczerbiła mi się, musiałem ją trochę skrócić. Gdzieś tam pękła na środku, więc no, jest na straty generalnie rzecz biorąc, ale lampkę chcę odpalić, bo mam dużo korali. Więc no, potrzebna jest. No, wygląda to w ten deseń. No i tu widać, jak przewód chowa się tam w tej rynnie i zasuwa. Tu, gdzie są śruby mocujące pleksy, to przewód nie jest wciśnięty. Nie hejtujcie za bardzo zbiornika, bo ma on dopiero 2 miesiące. No i wygląda jeszcze syfiasto, ale gwarantuję Wam, że za kolejne 2 miesiące będzie wyglądał bardzo ładnie, a przy takiej lampy to będzie po prostu perełka. Lampa nad zbiornikiem świeci już 3. dzień. Pokażę Wam, jak się prezentuje akwarium pod nią. Aparat ustawiony tak, żeby trzymał kolory, czyli kelwiny są ustawione na stałe, natomiast będzie oszukiwał trochę i ściemniał obraz, bo przysłona jest automatyczna. Jak widać, tutaj kanał ustawiam manualnie z palca, żeby zobaczyć, jak akwarium będzie wyglądać. Na pierwszym kanale mamy diodę 30 tysięcy kelwinów, na drugim 20 tysięcy kelwinów. Kanał trzeci to diodę 10 tysięcy kelwinów i to jest koniec białego. Kanał czwarty jest kombinowany, połowa diod to są 380 nanometrów, a druga połowa to jest 405 nanometrów. Kanał piąty też składa się z 4 diod 410 nanometrów i 4 diod 430 nanometrów. Kanał szósty składa się z diod 8 sztuk 445 nanometrów. Kanał siódmy po połowie to są diody Full Spectrum i 660 nanometrów. I kanał 8 to są diody 500 nanometrów. Tak to wygląda. Ja Wam rzucę jeszcze przebitkę z rozkładem diod. Każdy kanał ma możliwość konfiguracji włączenia i wyłączenia, znaczy o której ma się włączyć i o której ma się wyłączyć. Można ustawić jego moc minimalną i maksymalną, czyli od której będzie startował i do której będzie maksymalnie dochodził. Można ustawić długość świtu, długość zmierzchu. Można ustawić kolor, który będzie reprezentował kanał na panelu frontowym. Dodatkowo jest możliwość ustawienia oświetlenia nocnego. Wybieramy, na ile procent kanał ma świecić jako oświetlenie nocne i po zmierzchu, o której ma się włączyć i wyłączyć to oświetlenie nocne, i przed świtem, o której ma się włączyć i wyłączyć oświetlenie nocne. Można oczywiście każdy kanał nazwać tam po swojemu i zmiany są odwzorowane natychmiast, zaraz pokaże się to na pasku górnym po zapisaniu i na panelu frontowym. Jak widać, pierwszy kanał ma ustawiony tryb manualny, wyłączając ustawienie manualne przełącza się w tryb auto. To widać tutaj w prawym górnym rogu każdego z wykresów kołowych. Na górze możemy kliknąć ustawienia. Tam można połączyć się, znaczy wpisać SSID do swojej sieci, ustawić temperaturę włączenia i wyłączenia, znaczy temperaturę włączenia wentylatorów. W moim przypadku jest to akurat temperatura, która jest pokazywana z sterownika, czyli tego pudełka, gdzie są drivery. No i oczywiście trzeba ustawić datę i godzinę, żeby sterownik wiedział, o której ma się włączyć i wyłączyć każdy z kanałów. Cała elektronika w pudełku wygląda jak na załączonym obrazku. Brakuje tutaj tylko podpięcia LEDów do tych dwóch złączy 8-pinowych. Używam lampy już od kilku dni i mogę Wam powiedzieć, co bym w niej zmienił. Otóż u mnie ta lampa umieszczona jest w pokrywie, co prawda wentylowanej, ale osiąga temperaturę w okolicach 50 stopni. Więc dorzuciłbym wentylatory 12 cm na górę lampy po prostu. Ale płytka jest do tego przystosowana i jak będzie trzeba, to przy kolejnej przeróbce ją po prostu przerobię w taki sposób, że na górę dam jakiś dystansik malutki, żeby powietrze miało którędy uciec. No i przykręcę ją po prostu dłuższymi śrubami. W moim przypadku nie jest to moja jedyna lampa. Mam jeszcze 2 niebieskie świetlówki LED, też mojej konstrukcji. Jeżeli lampa miałaby być jedynym oświetleniem zbiornika, to zamieniłbym kanał 10 000 kelwinów na 470 nanometrów. Tak sobie jeszcze pomyślałem, że zapewne dużo czasu będzie Wam zajmowało lutowanie diod na matrycach. Możecie to zrobić sami, ale jeżeli chcecie, to możecie diody do mnie podrzucić, wysłać. Ja je wlutuję na piecu do SMD, będzie szybciej, a dodatkowo na paście lutowniczej będą lepiej oddawać ciepło. tylko wcześniej zadzwońcie albo napiszcie, żeby ustalić szczegóły. Dzięki, że dotarliście do końca, postaram się wrzucać fajne materiały, łapkujcie, udostępniajcie, budujcie fajne lampy. Hej!